Szanowni, ja nazywam się Adam Pawłowski, a to jest Four Senses TV, kanał, w którym degustujemy. Szanowni, dzisiaj w Four Senses TV gościnnie Adam Pawłowski, pierwszy i jedyny Polak z tytułem Master Sommeliera, mistrz Polski Sommelierów 2014, zwycięzca zawodów sommelierskich Sud de France 2013, dwukrotny finalista UK Best Sommelier 2011 i 2014. Wykładowca w The Court of Master Sommeliers. Przez 5 lat Head Sommelier Northcote, restauracja o statusie jednej gwiazdki Michelina. Bieżąco niezależny konsultant branży choreka, a jego strona internetowa to www.adampawłowskims.pl. Jest bardzo dużo rzeczy zbieżnych, ale jest też bardzo dużo różnic. I mówiąc o tych różnicach, na pewno musimy zauważyć tą przepaść pomiędzy ilością spożywanego wina przez statystycznego Brytyjczyka a statystycznego Polaka. Jest to 5 do 1, czyli takie 5-1 na Wembley, ale myślę, że powoli zaczynamy pić tego więcej wina i gdzieś się przykuwa do naszej codziennej diety i powoli gonimy. Także może w przyszłym roku nie będzie 5-1, albo będzie 5-2. Za kilka lat będzie remis, a może kiedyś ich tam przeskoczymy. Kolejną różnicą na pewno będzie gdzieś ta trwałość i stabilność rynku. W Polsce ten rynek wina jest dosyć młody i tak naprawdę raczkujący. Wielka Brytania ma ogromną historię importowania wina i Bros, Root Brothers zostali założeni w 1698 roku i ta firma nadal funkcjonuje. I ten rynek jest bardzo rozbudowany i ma ogromną historię. Oprócz tego świadomość konsumencka jest troszeczkę inna i wiedza o winie statystycznego Brytyjczyka nie powiedziałbym, że jest imponująca, ale na pewno ludzie są bardziej świadomymi konsumentami. Ale jak to Polacy, bardzo szybko się uczymy i nie pozostajemy im dłużni. Myślę, że przez ostatnie 10 lat, co się wydarzyło w kierunku promowania i wiedzy konsumenta, naprawdę zasługuje na szacunek. Nie czarujmy się, że statystyczny Brytyjczyk wie wiele o winie i to, co kupuje gdzieś w sklepie czy w dyskoncie, gdzieś kojarzy po etykiecie i może wymienić 3 czy 5 win, które tak naprawdę lubi, ale też nie wie o nim sporo, poza tym, że mu smakuje. Troszeczkę jest inaczej, patrząc na wina premium, na topowe wina i w tym sektorze ten konsument wie więcej o winie i często miewałem gości, którzy w restauracji wiedzieli po prostu więcej ode mnie o danej etykiecie i danym producencie, co też mobilizuje do nauki i do budowania większej wiedzy w głowie. Wiadomo, w Wielkiej Brytanii ta społeczność sommelierska jest dużo, dużo większa. Jeszcze zależy, gdzie się trafi. Oczywiście Londyn jest tym skupiskiem sommelierów. Jest tam ich napęczki. Ja osobiście byłem troszeczkę na prowincji. Nie byłem człowiekiem ze wsi. Ale na pewno ta dostępność do win jest dużo, dużo większa. I Wielka Brytania przeżyła swoisty boom kulinarny przez ostatnie 15-20 lat i oni stali się wielkimi smakoszami i odzwierciedliło to też ilość restauracji z utytułowanych gwiazdkami Michelin. Patrząc na statystyki i fakt, że w Polsce mamy tylko jedną restaurację, która została utytułowana gwiazdką Michelina, w Wielkiej Brytanii mamy ich dziesiątki, a teraz już prawie że w setki wchodzące.
chociaż my też się uważamy za smakoszy i takimi i takowymi jesteśmy. I będąc w Warszawie, bywając w kraju, w różnych restauracjach, naprawdę próbowałem jedzenie, które zasługuje na status przynajmniej jednej gwiazdki. Dlatego tylko czekać, kiedy ten przewodnik z polskim spisie treści pojawi się z kilkoma stronami, nie tylko z jedną. Na mojej krótkiej liście znalazłoby się Nolita Jacka Grochowiny, na pewno Sensys, Paweł Oszczyk, no jest jeszcze kilku innych kandydatów. Tak jak w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, większość win sprzedaje się w dyskontach, z tym, że w Wielkiej Brytanii sektor horeca jest gdzieś bardziej rozwinięty pod względem wina i restauratorzy zrozumieli, że jest to ogromny procent ich zysków i tak naprawdę te najwyższe klasy restauracje funkcjonujące na bardzo wysokim i drogim produkcie zrozumiały, że tak naprawdę największe przypływy gotówki pochodzą ze sprzedaży wina i alkoholi. Dlatego ta oferta musi być szeroka i musi być bardzo precyzyjnie przemyślane, co znajduje się w karcie. Tutaj praca odbywa się jakby dwutorowo i obecność sommeliera jest bardzo ważna, dlatego że troszeczkę powoduje, że importerzy muszą mieć lepszą ofertę. Jeżeli takiego sommeliera nie ma, no to wtedy importer, jakby mówiąc brzydko, może wcisnąć co chce. I myślę, że to taka zmiana myślenia na polskim rynku jest bardzo ważna i zauważenie potrzeby funkcjonowania tego typu osoby w restauracji, która w sposób profesjonalny zajmie się i serwisem, ale również i zamawianiem wina i dobieraniem do karty czegoś, co ma konkretne przekucie na zysk i na odzwierciedla cały koncept i pasuje do kuchni, szefa kuchni. Sprzedaż przez internet jest to bardzo duża część rynku Wielkiej Brytanii i oni bardzo często korzystają z tego typu usług. Szczególnie jeżeli mieszka się w okolicy, która nie jest szeroko zaludniona i nie ma dostępu do sklepów z dużą ilością wina, no to wtedy się klika i zamawia i przyjeżdża do domu i tam naprawdę ta internetowa sprzedaż się rozwinęła i jest bardzo, bardzo dużą częścią rynku. Tak, jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Jest to reglamentowane, ale importerzy sobie świetnie z tym radzą. Nie są im rzucane kłody pod nogi, tak zwane. Brytyjska paleta jest nieco inna do polskiej statystycznej palety i tak jak my jeszcze troszeczkę lubujemy się, lubimy mieć ten dotyk słodyczy w winie, wina półsłodkie, półwytrawne są jeszcze dosyć popularne, to Anglicy reagują wręcz alergicznie na wina półsłodkie i półwytrawne i nie cierpią ich. Po drugie, w Wielkiej Brytanii idzie się w kierunku bardziej eleganckich win z mniejszą zawartością alkoholu. My lubimy być tutaj uderzeni dużym ekstraktem. Wino musi być dobrze zbudowane, mocne i z porządną zawartością alkoholu. Ale na pewno nasza paleta zmienia się w kierunku tych bardziej wytrawnych win. Poszukujemy więcej balansu, głębi i nie tylko te mocarne, słodkie, wręcz owocowe wina będą naszymi ulubionymi. Wróciłem do Polski po to, żeby wesprzeć statystyki konsumpcji wina w Polsce, dlatego że dużo go piję, ale tak poważnie mówiąc, to
widzę duży potencjał na tym rynku, a po drugie, czujesz to jak w domu. Serdeczne dzięki i zapraszam do subskrypcji kanału 4 Senses TV.